jest prawdziwy szczeniaczek, to tylko zabawka. Daj mi tego fałszywego szczeniaka. Bierzmy go! Zdajmy go! Robisz mu krzywdę. Właśnie tak. Mój biedny psi patrol. Skręcili mu kark. Spójrz, jego wnętrzności wyszły. Muszę znaleźć sposób, żeby cię naprawić. Czy to prawdziwy szczeniak? Jak mogli go tak po prostu porzucić? Chodź ze mną do domu, zajmę się tobą. Ojej, czy to wąż? Nie mogę wydostać mojego gluta. Ten wąż prawie ugryzł mnie w stopę. Dokąd to teraz zmierza? W pudełku jest biedny porzucony szczeniak. Wygląda na to, że wąż znalazł swój kolejny cel. O nie, ten biedny szczeniaczek. Muszę go uratować. Wąż jest taki szybki i wiedziałem, że mój glut się przyda. Uformuję go w kulę i rzucę w węża. Bierz to! Trafiłem! Tak, jesteś teraz uratowany, szczeniaczku. Lepiej sprawdzę, że nic mu nie jest. Wszystko w porządku? Jesteś już bezpieczny. Myślę, że właśnie znalazłem najlepszego przyjaciela. Wracasz ze mną do domu. Jestem w domu. Co do? Czy te odciski łap są na całej podłodze? Jest ślad. Niemożliwe, są też na mojej kanapie i ścianach. Lepiej pójdę dalej tym tropem. Wygląda na to, że mój mąż dostał masaż łap. Dokąd prowadzi ten ślad? Chyba jestem coraz bliżej. Jest, Chase jest winowajcą. Co? Muszę dać temu psu nauczkę. Daj mi ten balon, albo... Zamierzasz to wysadzić? Oglądaj i ucz się. Teraz, gdy mam już balon, zamierzam wyciąć szyjkę. Teraz poczekaj, aż spuści powietrze do końca. Zamienimy je w buty w kształcie łap. Proszę, jego łapy nie będą już brudzić. To się nazywa niezły hak. Och, to chodzenie go zmęczyło. Czas na odpoczynek. Uważaj! To miękkie uczucie nie jest przyjemne. Nadepnąłeś na kupę? Ojej, to takie obrzydliwe. Użyję tego gadżetu do ściągnięcia skarpetki. Wystarczy delikatnie zdjąć skarpetkę w ten sposób i do kosza. Dobra, zrobione. Co, jest więcej kupy? Wszędzie widzę kupę. O nie, to jest śmierdzący problem. Aha, wiem. Musimy założyć szczeniaczkowi pieluszkę. Najpierw musimy nauczyć się, gdzie robić kupę. Nigdy więcej wypadków na podłodze. Dobra robota, mamo! Chase, gdzie jesteś? Czas coś zjeść! O nie, Chase nie wygląda za dobrze. Nie! Idę! Co się stało? Obudź się, Chase! Jesteś chory? Potrzebujemy pomocy! Co się dzieje? Ojej, Chase się nie rusza. Musimy wezwać weterynarza. Jestem tutaj. Wow, jesteś taka szybka. Dobra, najpierw sprawdzę bicie jego serca. Zobaczmy. Dźwięk jest trochę słaby. O nie, szczeniak jest bardzo chory. Muszę mu wstrzyknąć lekarstwo. Proszę, nie rób mu krzywdy. To będzie bezpieczne. Igła się złamała, co ja teraz zrobię? No tak, muszę użyć defibrylatora. Czysto? Myślę, że właśnie spaliłaś jego futro, zamiast go uratować. Dlaczego to nie działa? Nadszedł czas na wytoczenie wielkich dział. Najpierw muszę odblokować sekretny przedmiot. Przedstawiam ci najlepszy przysmak dla psa. Wow! Jaki błyszczący! To lekarstwo jest jedyne w swoim rodzaju. Widzisz, już po samym zapachu smakołyku poczuł się o wiele lepiej. Jej! Cieszę się, że nic ci nie jest. Żeby wyzdrowieć, potrzebował smakołyka. W klasie nie mogą przebywać zwierzęta. Mam nadzieję, że nie wyglądam podejrzanie. Chowam coś w torbie. Zabrałem ze sobą szczeniaczka. Poczęstuj się smakołykiem. Kto jest dobrym chłopcem? O nie, nauczycielka nadchodzi. Kryć się szybko. Dzień dobry, pani nauczycielko. Coś tu wydaje się podejrzane, więc co masz w torbie? Nic, nie przyniosłem żadnego zwierzaka. Dobra, jestem przekonana.
O, Chase, wyczuwaj łopaty. Zawiązanie sznurowadeł to najlepsza zemsta. Auć! Upadłam! Co gorsza, Chase nasikał na nowiuteńkie buty dziewczyny. To zdecydowanie pozostawi po sobie smród. To jest to, co dostajesz za zadzieranie ze mną. Idziemy! O nie, dlaczego oboje jesteście tacy brudni? Roznosi się brud po całym łóżku. Czas wziąć kąpiel. Chase, gdzie idziesz? Co? Idę po Chase'a! Daj spokój, nie każ mi was gonić. Spójrz, Chase zmierza prosto do łazienki. To taki mądry pies. Chcesz się teraz wykąpać? Pozwól, że zetrę brud z twojego futerka. Ojej, ale bałagan. Mam przeczucie, że to nie koniec sprzątania. O nie, nadchodzi potrząsanie futrem. Kaczka! W następnej kolejności powinnam zająć się szminką. Czy to psie futro jest na moich rzeczach? O mój Boże! Moja ulubiona kanapka! Coś jest nie tak. Dlaczego na mojej kanapce jest tyle sierści? Spójrz na mojego squishy! O, dlaczego jest pełna futra? Skąd to się wzięło? Co do... Na podłodze jest ślad sierści. Powinienem za nim podążyć i sprawdzić, skąd się wziął. Dokąd to prowadzi? O nie. Wszyscy powinni nim podążać. Tam! Coś mi mówi, że to nie jest prawdziwy Chase. Czekaj, coś jest nie tak. To jest prawdziwy Chase. Wiem, co z tym zrobić. Mamy specjalną szczotkę do sierści. Wyszczotkujmy Chase'a. Trzeba to robić codziennie. A gdy jest gotowe, naciśnijmy szczotkę, aby się jej pozbyć. A ja nabiorę tę sierść foremnym czerpakiem. Ta-da! To futro w kształcie kaczki. Futrzane kaczuszki są lepsze niż gumowe kaczuszki. Wow, to za urocze kaczuszki! I z sierści można zrobić zabawkę. Nie, zjeżdżalnia! Dalej, Chase, zjeżdżaj! Pospiesz się, powolniaku, nie bój się! No już fajnie jest, nie? Wygląda na to, że Chase boi się zjeżdżalni. Co się stało? Dlaczego chowa się we wiadrze? Spójrz na te szczenięce oczy. Najwyraźniej coś jest nie tak. Chase boi się zjeżdżalni. Czy myślisz o tym samym, co ja? Przygotuj wiadro i nóż. Uważaj na palce, gdy przecinasz wiadro na pół. Użyjemy połówek wiadra jako zjeżdżalni. Makaron basenowy do uchwytów i basen z piłeczkami do lądowania. Zajmijmy się Chase'em. Kolego, przygotowaliśmy dla ciebie zabawną zjeżdżalnię. Chyba Chase'owi podoba się ta zjeżdżalnia. Gdzie jest mój drugi kapeć? Szukałem tego od wieków. Co? Ten niegrzeczny pies gryzie mojego kapcia. Ty głupi szczeniaku, oddaj to. Nie waż się bawić ze mną w przeciąganie liny. Powiedziałem, oddawaj. Nie patrz na mnie tymi szczenięcymi oczkami. Hajja! Znajdź sobie coś innego do rzucia. Zobacz, co zrobiłeś z moim kapciem. Jak mogę to jeszcze nosić? Twój szczeniak zepsuł mi kapcia. Czujesz to? Tak. Ojej, zarazki mają się świetnie w pysku szczeniaka. Czas umyć zęby. Twoje zęby są brudne i obrzydliwe. Nie ruszaj się, kiedy myję ci zęby. Przestań gryźć. Nie mogę uwierzyć, że zepsuł szczoteczkę. Potrzebujemy innego planu. Mam pomysł. Przygotuj rękawiczkę, a następnie nałóż klej na palec wskazujący, abyśmy mogli przykleić do niego pędzel. O tak. Teraz mycie zębów psa będzie łatwiejsze. Otwórz, kolego. Tym razem nie możesz tego odgryźć. Voilà! Myślę, że jest zadowolony ze swoich czystych zębów. Taki dobry piesek. Wystrzel tę piłkę! To kluczowy moment! Zaraz strzeli zwycięskiego gola! Szczeniaczek gryzie kable od telewizora. O-o! Co się stało z telewizorem? Nie mogę przegapić tego meczu! Ty niegrzeczny psie! Zepsułeś telewizor! Potrzebujesz klapsa! Nie uciekaj przede mną! To nie rób mu krzywdy, on nie chciał! Mam pomysł. Zamierzam rozciąć pop tubes. W środku jest wystarczająco dużo miejsca na przewody. Zamierzam umieścić przewody TV wewnątrz poptube, aby były chronione. To samo zrobię z żółtą rurką. Teraz połączę obie rurki ze sobą, a przewody będą bezpieczne.
Teraz możemy spokojnie oglądać telewizję. O, spójrz na tego kota. Uwielbiam ten program. Tak, to jest całkiem zabawne. Oj, szczeniaczek znowu wącha kable, ale nie może ich pogryźć. Powodzenia następnym razem. Otwieram drzwi. To malutki kotek. Jesteś taki uroczy. Chodź tu. Ty biedny kotku. Wracasz ze mną do domu. Witaj w swoim nowym domu. Czy chcesz go pozwiedzać? Kupa? Wygląda na to, że już czuje się komfortowo. O, ktoś wdepnął w kocią kupę. Ohyda! To zły ojczym tej dziewczyny. Fuj, przyniosłaś do domu kota? Daj mi go. Idziesz na zewnątrz. Kto stoi przy drzwiach? Hej! To tata tej dziewczyny. Dziś jest mój dzień. Nic nie widzę przez te siki w oczach. Weź tego kota i wyjdź. Co? No cóż. Tato, jesteś tutaj. Chodź do środka, pobawmy się z Kitty. Mam lepszy pomysł. Zbudujemy Kitty domek dla kociaków. Jestem taka podekscytowana. Zaczynajmy. Najpierw musimy posprzątać stół. Tyle kurzu. Weź wdech i rozdmuchnij go. Teraz pod biurkiem jest pełno pajęczyn i pająków. Ich też musimy się pozbyć. Co? Gumy balonowe? Te mają chyba ze 100 dni. Fuj. Dobra, zacznijmy budowę. Najpierw przykręcę płyty pilśniowe po obu stronach biurka. Tylko zostaw przednią część otwartą. Co dalej? Potrzebujemy okien. Narysuję wielkie serce i wypnę je. Miłość jest w powietrzu. Co? Czegoś tu brakuje. Chcę dodać popic. Cóż, ten marker jest teraz bezużyteczny. Czas pomalować ściany. Odłóż bałek i nałóż farbę w każdym kolorze tęczy. A teraz do dzieła. Rozprowadź farbę na ścianie w ten sposób. Tęczowe ściany w mgnieniu oka. Doskonale. Poczekaj, nie możemy zapomnieć o zasłonie. Znalazłem jedną. Mam ją. Oh, prywatność! Dzięki za zasłonę. Tak jest. Zasłony się zamykają. Mam nadzieję, że podobało ci się przedstawienie. Ładnie to wygląda. Następny w kolejności jest dywan. Miękki i puszysty jak Kitty. Rany, zobacz swój nowy dom, Kitty. Spójrz na jej minę. Myślę, że jej się podoba. Mój pluszowy miś. Fuj, jest pełen pajęczyn. Tato, łap! Wow, co my z tym zrobimy? Już wiem. Ten specjalny kącik jest dla Teddy'ego. Damy mu pluszowe serduszko do przytulania. Przyszyję serduszko do jego stóp, żeby nigdy go nie puścił. Nie zapomnij przyciąć resztek nici. Nawet lepiej, to jest teraz łóżko Kitty. Myślę, że jest dla niej wręcz idealne. Szybko zasnęła. Świetnie nam poszło. Dobra robota, tato! Uważaj na wiadro. Auć! Głupi tata! Uderzyłem się w głowę. O, właśnie wpadłem na genialny pomysł. Przetnijmy to wiadro na pół. Tylko uważajcie na palce. Następnie wytnę dwa kwadraty i przykręcę je do dwóch małych drewnianych listew. Potem przymocuję boki makaronem basenowym. I gotowe, masz kocią zjeżdżalnię. Ale zjeżdżalnia jest fajniejsza z basenem. Uuu, te łapy potrzebują naprawdę dobrego spa. Cóż, będzie mógł je mieć innym razem. Zabieram ze sobą ten mini nadmuchiwany basen. Zastąpię go kocim żwirkiem. Co to jest? Kocia kupa! Tu masz basen na zjeżdżalnię. Zamiast wody wleję do niego wodne kule. Niesamowite! Jestem dość przystojny, co? Uff, to było męczące. Co? Spójrz na swoje spodnie! Ten kotek właśnie użył moich dżinsów jako drapaka. Jeśli chcesz się drapać, dam ci makaron basenowy. Przebij bok kijem do grilla i dodaj mniejszy makaron basenowy. Co jeszcze?
Owinę makaron basenowy zielonym sznurkiem, aby wyglądał bardziej jak kaktus. Dodam kwiaty i włożę do doniczki. Drapak w kształcie kaktusa. Zabawna zabawka i dekoracja dla domu Kitty. Kitty jest szczęśliwa ze swojej nowej zabawki. Jej oczy zwrócone są na nagrodę. Cieszę się, że ci się podoba. Muszę rozczesać włosy. Chwileczkę. Kolejny kolorowy pomysł. Te kolorowe włoski przyciągnęłyby kociaka. Przyczepię je do ściany. Chyba lubi swój nowy gryzak. Myślę, że bardziej lubi twoje spodnie, tato. Po tych wszystkich zabawkach, które ci dałem. Tata jest najlepszym drapakiem. O, tata coś knuje. Udało się. Wezmę te kapcie. Dziękuję. Co? Co się stało? Nie ma mnie tutaj. Uf. W porządku, zawieszę kapcie na ścianie i użyję ich jako półek. To jest miejsce, gdzie Kitty czyści swoje rzeczy, w tym smakołyki. A tutaj są zabawki kotka. Nieźle. I wisząca ryba na suficie. Mruczący ideał. Wszystko gotowe. Koci dom jest gotowy. Kitty, gdzie jesteś? Kitty, tu jesteś. Coś jest z nią nie tak. Kitty, obudź się. Tato, pomóż mi! Pomocy! Co się stało? Myślę, że Kitty jest chora. Zabierzmy ją do szpitala. Czas pobawić się w doktora. Wygląda blado. Co się z nią dzieje? Najpierw sprawdzę jej puls. Ojej, jej serce słabnie. Czy ona umrze? Coś wymyślimy. Wiem, wygląda na to, że będziemy musieli wstrzyknąć jej lekarstwo. Wszystko z nią w porządku? Zadziałało? Nie zadziałało. Chyba czas użyć defibrylatora. Taki elektryczny. Kitty jeszcze się nie obudziła, ale ja już tak. Tato, spójrz. O nie, Kitty się spłaszczyła. Biedna Kitty. Jej dusza ulatuje jak duch. Musimy ją ożywić. A jeśli spróbujemy ją nakarmić? Znalazłam koci przysmak. Kocie jedzenie? Chyba możemy spróbować. Otwórz to, szybko. Weź łyżkę i nakarm ją. Udało się. Ten głupi kotek cały czas chciał jeść. Hurra! Ona żyje! To było straszne. Tato, boli mnie brzuch. Jestem głodna. Dobrze, chodźmy po jedzenie. Spędzają ze sobą za dużo czasu. Teraz mam szansę zmienić wizerunek taty. Postawię tabliczki z psimi kupami. Dom dla kotów jest oficjalnie otwarty dla psów. O nie, pies naprawdę zrobił kupę w kociarni. Wróciliśmy! Następnym razem zbudujemy większy domek dla kociaków. Coś dziwnie pachnie. Czujesz to? Tak! Spójrz! Cudo! Jak się tego pozbędziemy? Niech pomyślę. Oho! Ultra zgarniacz kupy. Możemy łatwo zebrać wszystkie kupy jak zawodowiec. Mój nos! No cóż, teraz wszystko jest w porządku. Mój plan się nie powiódł. Niewiarygodne! Co się stało? Nie mogę znaleźć Kitty. Kitty! Chodźmy jej poszukać. Jak myślisz, gdzie ukrywa się Kitty? Widziałaś ją? Musimy szukać dalej. Słyszysz to? Wewnątrz plecaka. Chyba wiem, gdzie jest Kitty. Kitty, jesteś tu? Znalazłem cię. Cały czas była w twoim plecaku. Kitty, myślałam, że cię zgubiłam. Problem rozwiązany. Co? Poczekaj chwilę. Rakieta i plecak? Czas na rękodzieło. Najpierw narysuję okrąg na środku plecaka. Użyję kuli ziemskiej jako wskazówki. Następnie wytnę okrąg, aby zrobić otwór. Wokół niego umieszczę rakietę. Następnie przykleję kulę ziemską nad otworem. Gotowe! Torba na rakiety dla Kitty! Wskakuj do swojej rakiety!
Muszę być ostrożna. On nie może się dowiedzieć, że mam ze sobą Kitty. Co to za hałas? Przyprowadziłaś kota? Nie wiem, o czym mówisz. Nieważne, pewnie coś mi się przesłyszało. Futro Kitty jest takie miękkie. U mnie jej futerko jest takie brudne. Przyjrzyjmy się bliżej. O, rany, jest pełne zarazków i robaków. Musimy je wyciągnąć pensetą. Plaga robactwa. Ten pająk wygląda, jakby był jadowity. Ochyda. Wyszczotkujmy futro Kitty tym specjalnym grzebieniem. Przy każdym czesaniu usuniesz cały brud i wypadające futro. Naciśnij szczotkę, aby usunąć sierść. Jest tego więcej. Kocia czapka wykonana z futra. To jeden ze sposobów na recykling i wygląd w tym samym czasie. Biedna mama i Sadie śpią spokojnie. Ale nie na długo. Niekiedy tak wystawiasz nogę. Nadchodzą pazury potwora. Zamierza zabrać Sadie. Mamo! Co się stało? Czy jest pożar? Co to jest? Wszystko będzie dobrze, kochanie. Mama cię obroni. Co powinnam zrobić? O, szafa. Wiem. Zostań tutaj. Co planuje zrobić mama? Szafa wygląda, jakby mogła pomieścić dwie osoby. Potrzebuję tylko poduszki. Chodź, Sadie. Dobra, idę. Widzę, że to prowizoryczna trumna wampira. Teraz będą bezpieczne. Odejdź, potworze. Nie masz szans. Po prostu się poddaj. Tak po prostu ta dwójka śpi jak kamień. Ta szminka dobrze na mnie wygląda. Co jest? Mamo, złap poduszki! Hej, idź spać. Czas do łóżka. Przestań skakać dookoła. Ale ja nie chcę spać w tym łóżku. Jest brzydkie i niewygodne. Nie mamy innych łóżek. Czekaj. Wiem. Hej, oficerowie. Czego ona chce? O co chodzi? Musimy wymienić to łóżko. Wymienić? Wiemy. Łóżko jest gotowe. Wow! Zupełnie nowa trumna dla małego wampira wykonana ze złota. Chcę spróbować. To jest takie przytulne. Bardzo mi się podoba. W takim razie lepiej zostawmy to tobie. O, to jest idealne. Cieszę się, że ci się podoba. Dobranoc, kochanie. Dobranoc, mamo. To tylko ty. Małe wampiry również potrzebują potworów, które opowiedzą im bajki na dobranoc. Udało się. Molly szybko zasnęła. Miłego snu. O, Molly chce się pobawić we fryzjera. Czy ona naprawdę zetnie włosy? Czekaj, nie mogę tego zrobić swoim włosom. A jeśli zrobię to mamie? Spójrz na jej długi warkocz. Ale kuszące. Zaczynam. Cóż, to jeden ze sposobów na ładne uzyskanie fryzury na Boba. Moje włosy, co ty zrobiłaś? Dlaczego obcięłaś mi warkocz? Przepraszam, chciałam być tylko fryzjerką. O, nie rób mi tych szczenięcych oczu. Co? Czy to nowy trend fryzjerski? Jak śmiesz się ze mnie śmiać? Hipnotyzująca gra. Co? Zmuszam cię, żebyś dała się obciąć mojej córce. Dam się ostrzec twojej córce. Udało się. Wejdź, witamy w salonie fryzjerskim Molly. Muszę się ostrzec. Cześć, mój pierwszy klient. Chcesz się ściąć na Boba? Proszę, obetnę go dla ciebie. Wow, tyle różowych włosów. Obetnijmy je wszystkie. Ojej, ktoś wróci do domu łysy. Nie musisz się martwić o kołtunek, gdy jesteś łysy. Podziękujesz mi później. Tak. Wyglądasz idealnie! Co? Co się właśnie stało? Co jest? Gdzie się podziały moje włosy? Aha! Niegrzeczne dziecko! O nie, brzydko wyglądasz bez włosów! Co się stało? Pokaż mi swoją Barbie. Biedna lalka, potrzebuję nowego włosów. Co?
Wiem. Nożyczki? Odetnij końcówkę balonu i owiń ją wokół głowy Barbie. Teraz czas na sesję przyklejania. Pokryję głowę Barbie klejem. Muszę się upewnić, że cała głowa jest pokryta. A za ostateczne poświęcenie oddam Barbie kilka pasm moich włosów. Nie mam nic przeciwko. Wyglądam dobrze. Zastosuję te kosmyki na głowie Barbie. Jest świeżo po wizycie w salonie. Proszę. Wow, jest taka ładna! Dzięki, mamo! Barbie jest też szczęśliwa. Hurra! O nie, co Sadie planuje zrobić z tym kołkiem? Zabiję cię! Auć, moja ręka! Słyszałam krzyk. Co się stało? Pokaż mi. Masz drzazgę. Wyrzućmy ten kołek. Było blisko. Co zrobić? Spróbuję wyciągnąć go kłami. Nie, to bolało. Coś innego. Aha, wiem. Strzykawka? Użyję strzykawki, aby wyssać drzazgę. Nic z tego. Udało się. Jestem geniuszem. Jesteś moją bohaterką, mamo. Pójdę już sobie. Uważaj. Au, moja ręka. Moja córka. Co? O, nie. W porządku, kochanie. Boli mnie ręka. Nie płacz. Ty, napraw to. Albo zrobię ci krzywdę. Wow, przestań. Kręci mi się w głowie. Mam pomysł. Co ona chce zrobić z nietoperzem? Mam. Przykleję nietoperza do kraty więziennej, aby uniemożliwić zamknięcie drzwi. Sprytne, prawda? Nieźle, to zdecydowanie działa. Ten nietoperz jest taki miękki. Drzwi nie miażdżą mi dłoni! Mama długonoga jest podstępna. Wow, to wygląda jak przekąska. Chcę wziąć gryza. Miam! Wypadł mi kieł! Prawie zepsułaś mi zegarek. Dzięki Bogu jest w porządku. O-o! Co ci się stało? Niech spojrzę. Twój kieł zniknął. To niedopuszczalne. Musimy wezwać dentystę. Witam. Proszę, pomóż mojej córce. Ten dentysta wygląda znajomo. Sprawdzę. Brakujący kieł, co? Napraw to. Wiem, co robić. Tylko daj mi moje narzędzia. Co robi dentysta? To wygląda poważnie. Ta-da! Złoty kieł. To jest idealne. Włóżmy go. Nowy zestaw złotych zębów. Założę się, że mogłabyś jeść kamienie tymi zębami. Spójrz na ten fantazyjny uśmiech. Znalazłam jabłko. Szczęścia ze mnie. Chcę jej zrobić metamorfozę. Zacznę od podkładu. Nakładam go za pomocą gąbki. Następnie użyję kredki do brwi, aby narysować jej twarz, nos i usta. Migdałowe oczy. Chcę jej dać czerwone usta. I ładny róż. I niebieski cień do powiek. Już prawie skończyłam. Wygląda idealnie. I pysznie. Niam! Au, mój ząb! Pokaż, co się stało. O nie, tylko nie twój kieł. Niedobrze. Takie niegrzeczne jabłko. Panie władzo, pomoże mi pan naprawić ząb mojej córki? Co mam zrobić? Daj mi swoją gumę. Już to przeżyłem. Ale jeśli nalegasz, proszę bardzo. Tak, zupełnie jak ciasto do zabawy. Teraz przetestujemy moje umiejętności kształtowania. Udało mi się. Prowizoryczny kieł. Odzyskałam twój kieł. Pasuje idealnie. Jej! Ups, na razie koniec z jabłkami. Okej, cieszę się, że mam ząb. Pora na lunch. Uuu, spaghetti. Mamy sos z krwi.
I sos czosnkowy. Musisz spróbować czosnku. O nie, wampiry są uczulone na czosnek. Dziękuję, wygląda pysznie. Nie mogę się doczekać jedzenia. Mniam! Czuję dym. Alesie! Czosnek! Tak mi przykro, zadzwonię do lekarza. Jest tak gorąco! Mam apteczkę pierwszej pomocy. Ło, to wygląda źle. Najpierw sprawdzę twoje usta patyczkiem do lodów. Otwórz! Nie podoba mi się to! Zabierz to z moich ust! Ło, masz mocne kły, koleżanko. Chwileczkę, mam dla ciebie lekarstwo. Krople krwi na twój wampirzy język. Wleję kilka kropel do szklanki, a to cię wyleczy. Pij. Nie podoba mi się to. Pokaż mi to. Brzydko pachnie. Czy to wampirzy lizak? Wystarczy zanurzyć go w kroplach krwi, aby nadać mu słodki smak. Ta-da! Lizak! Fajna sztuczka. Wampiry są takie sprytne. Wreszcie się udało. Biedna Sadie jest przeziębiona. Co to było? Ups, Sadie właśnie kichnęła ogromnym śluzem. Biedactwo, palisz się. Pozwól mi to zetrzeć. Wciąż są resztki śluzu z ostatniego razu. Wiem, zapomniałam, że mam na sobie skarpetki. Mama ma wszystko do wycierania śluzu, oprócz chusteczki. Ohyda. Co zrobić z gorączką? Jest ci gorąco. O, lekarza! To tylko mama długonoga z przerażającą, gigantyczną strzykawką. Czas na zastrzyk! Nie! Tak się boję! Co? Gdzie ona poszła? Moja córka zamienia się w nietoperza, kiedy jest przestraszona. Chodź tutaj. Dostaniesz ten zastrzyk, żebyś wyzdrowiała. Dalej, doktorku. Zajmę się tym. Zaczynam. Nie, naprawdę się boję. Ale naprawdę musisz zrobić to ukłucie. Chwileczkę, coś wymyślę. Czy to pluszowy króliczek? Na strzykawce? Użyj tego. Królicza strzykawka wygląda mniej przerażająco. Myślę, że będzie działać. O, jest taka słodka. To nawet nie bolało. O tak, moja genialna sztuczka zadziałała. Prawie cię złapałam. Za czym goni mama? Mysz. Chodź tu, nie wstydź się. Mam cię. Kochanie, kolacja gotowa. Nie chcę myszy. Nie? Co jeszcze mamy? Jedzenie! Kto chce jedzenie? Sprzedaję świeży chleb i owoce! Ja potrzebuję jedzenia! Mogę dostać trochę? Nie, jesteś biedna! Proszę! W porządku, możesz zjeść trochę chleba i owsianki! Ale wyglądają na nieświeże! Myślę, że to wystarczy! Sadie? Nie, wygląda brzydko! Jak mogę to poprawić? Wiem! Co knuje mama? Wezmę kawałek i przetnę go na pół. Idealnie. Odłóż jedną połowę na chwilę, a na drugiej połowie napisz RIP musztardą. Voilà! Umieść go na owsiance, a będzie wyglądał jak cmentarz. Jedz! Wow, ale super! Smakuje ci? Tak! Moje umiejętności są niesamowite! Jestem taka głodna, mój żołądek ciągle burczy. Nakarm mnie, mamo! Znajdziemy ci coś do jedzenia. Oficerze, chodź tu. Co się stało? Daj mi różnorodne jedzenie, moja biedna córka umiera z głodu. A niech to. Dobrze, przygotowaliśmy dla ciebie różne dania. Przyprowadź ich. Na początek mamy słodką dziewczynę. Jej krew smakuje jak lizak z gumy balonowej. Spróbuj. Wow! Nie, za słodkie. Urany, ona mnie nie lubi. Przepraszam, już idę. Co dalej? Ten facet to szczur na siłowni. Dzięki potowi jego krew jest słona. Nie podoba mi się to. Założę się, że polubisz tę kwaśną dziewczynę. Smakuje jak cytryny. Zbyt kwaśny. Zapowiesz na trochę pikantnej krwi?
Nie, gorące, 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 zbyt pikantne. Hej, nie dałaś nam żadnego porządnego jedzenia. Sprawdzę książkę z przepisami wampirów. Wiem, co lubisz. Tada! Cholerna czerwona zupa. Dli mnie. Nie? A co jeśli... Czy to guma do rzucia? Wprowadź dodatkowy smak. Wygląda przerażająco dobrze, co? Wow, chcę tego spróbować. To jest najlepsze. Daję dwa kciuki w górę. O, nie pochlebiaj mi. Wygląda na to, że Madison ma na lunch kanapkę z parówką lub bardziej kiełbasę toczącą się w dół. Moja parówka. Dajcie mi nowego hot doga. Chcę tylko zjeść. Co? Jeszcze jednego. Daj spokój. Hej ty, przynieś mi nieślizgającą się parówkę. Tyle pieniędzy? W takim razie zrobię co w mojej mocy. Przedstawiam wam krajalnicę do parówek. Wystarczy przycisnąć krajalnicę, a otrzymasz równo pokrojoną parówkę. Zobaczmy, czy wytrzyma. Idealnie. Śmieci bogatej dziewczyny są skarbem spłukanej. Te parówki są moje. Fuj, ciągle się ruszają. Plasterki, żeby parówki się nie ruszały. To powinno utrzymać się w miejscu. Ta parówka naprawdę boi się noży. Wiem, mam tajne narzędzie we włosach. Widelec? Muszę tylko wyregulować zęby szczepcami. Teraz wygląda jak nóż. Zobacz, jak łatwo kroi parówkę. A teraz spróbuj. Pyszne. Uwielbiam moje gąbczaste zabawki. Zobacz, jak powracają do swojego pierwotnego kształtu po każdym ściśnięciu. Nawet frytki są miękkie. Mam też trochę popcornu. Gąbczasta zabawka? Też taką chcę. Uuu! Dlaczego tu jest tak ślisko? Ups, przepraszam. Posprzątaj swoją ślinę, ale natychmiast! Posprzątam. Czekaj, gąbka? Co robi Chloe? Odetnę krawędzie, żeby nadać gąbce kształt koła. A teraz pomalujmy ją. Trochę czerwieni i zieleni dla pomidora i sałaty. I gotowe! To mój własny gąbczasty burger! Uwielbiam robaki przekąski. O rany, to tylko gumowaty robak. Chwileczkę, to nie jest cukierek. Widziałeś kiedyś tańczącego robaka? To jest naprawdę zabawne. Co? Haczyk? Chloe próbuje ukraść robaka za pomocą wędki. Auć! Co? Żadnych wędek w więzieniu. Psik! Rony, cieszę się, że to wyrzuciłem. Weź to. Fuj, nie jestem koszem na śmieci. Chwilka, wiem. Co ona zrobi z chusteczką i pędzlem? Po pierwsze, muszę tylko owinąć chusteczkę wokół pędzla, a następnie ścisnąć ją, aż utworzy kształt robaka. Mój robak musi mieć charakter, więc dodam kolory i wzory na całym jego ciele. Żółty i zielony kolor też. Wygląda idealnie. Witaj w domu ze swoim nowym liściem. Spójrz na to. Mój robak wie, jak się czołgać za pomocą tego patyka. Dlaczego mój robak tego nie robi? To niesprawiedliwe. Jestem taka zazdrosna. O, ktoś nie czyścił nosa od wieków. Fuj, muszę to zatrzeć. Musisz mieć Gui Lui. Jestem pewien, że się dogadacie. Mam ślizgły nos? O, mogę wyciągnąć śluz. Ale zabawa. Rany, ale to jest grube. Och, chyba. A ten jest taki rozciągliwy. Fuj, teraz jest cały poplątany. Zabierz to. Co? Co tu jest? Jest bardzo miękkie i oślizgłe. Mam pomysł. Zwinę to w kulkę, a potem spłaszczę. Zrobię mu oczy. Ostatnia rzecz. Otwórz usta. Mogę również użyć łyżki, aby otworzyć usta. Albo obieraka.
wszyscy krzyczą z radości. Uwielbiam to. Głupi budzik. Złote monety działają cuda na twoje worki pod oczami. Dziękuję, lokaju. Dostałam nawet specjalną zabawkę. Ale to jest to, co wolałabym mieć. Mini głowę. Nie byle jaką głowę, ale jako nakładkę na pastę do zębów. Patrz, jak wymiotuje złotą pastą do zębów. Tak my bogacze myjemy zęby. Dobra, jestem gotowa. Trochę kręci mi się w głowie. Przynajmniej mam złote zęby. Fantastyczne, prawda? Nadchodzi Chloe. O, kolejny dzień, kolejny wypadek. Co to jest? Slime? To właśnie podsunęło mi pomysł. Sprawdź moje umiejętności modelowania. Tak, to nakładka na pastę do zębów Shreka. Po prostu nakręcił na tubkę pasty do zębów. Ups, Shrek po prostu nie może się powstrzymać. Teraz szczotkowanie jest przyjemniejsze. To obrzydliwe. Miejmy nadzieję, że jest o smaku węgla drzewnego. Co za gąbczasta niespodzianka. Kto jest gotowy, aby usunąć chryszcze? Jestem pewna, że te misie to przetrwają. Wygląda fajnie, mogę spróbować? Mam to tak po prostu ścisnąć? Och, moje włosy! Chodź tutaj, siedź w swojej celi. Ale nudzę się. Co ja teraz będę robić? O! Czy to folia bąbelkowa? Chloe coś kombinuje. Wypełnia folię bąbelkową płynem i maluje ją. Rzuć na to okiem. To wygląda śmiesznie. A wyskakujący dreszcz jest gotowy. Zobacz to! Co to jest? Dreszcz! Ups! Właśnie skończyłam sprzątać! Wyzwanie przyjęte. Zobaczmy, ile lizaków zmieszczę w ustach naraz. To ciekawa wersja pyza tego króliczka. Nie jest już tak wesoło, kiedy na lizaku masz puch z dywanu i kurz. O nie! Mój lizak! Co teraz? Nie martw się, ten malec może ochronić twojego lizaka. A ja mam ich całą armię. Moja własna armia uchwytów na lizaki! Pobawmy się, ludziska! Kuku! jakie to słodkie! Mój lizak też jest taki brudny! Chwileczkę, czy to jajko niespodzianka? Muszę tylko zrobić dziurę w dnie. W ten sposób. Otworzę je. Teraz mój lizak zmieści się w otworze. Doskonale! Mój własny uchwyt na lizaki! Wygląda na to, że w pudełku z zabawkami Madison jest mnóstwo Pokemonów. O nie, kim może być ten Pokemon? Wygląda na to, że zaraz się dowiemy. Co? Pikachu! To Pikachu! Zatańczmy, mój nowy, najlepszy przyjacielu! Pikachu! Wykonaj taniec pływacki! Pika, pika! Urany! Cześć, Pikachu! Nie jesteś naszym przyjacielem! Pilnuj swojego nosa! Jakie to niegrzeczne! O, ta dwójka coś knuje! Pikachu! To dopiero błyszczący uścisk dłoni. Ups! Chyba się przysmażyłam! Nieźle, Pikachu! Pikachu! Wow! Co się właśnie stało? Żółty papier? Wiem! Co Chloe robi z papierem? Ej, ten kształt wygląda znajomo. Narysuj twarz i uszy. I oto jest origami Pikachu. Pika, pika! Jestem Pikachu! Auć! Rany, tęczowy makaron. Jestem taka podekscytowana jedzeniem. Jak w ogóle używasz tych głupich pałeczek? O nie! O nie! Cel zablokowany. Auć! Co ty wyprawiasz? To nie moja wina. Po prostu potrzebuję lepszych pałeczek. O, jakie fantazyjne pudełko. Moje nowe, specjalne pałeczki. Po prostu wsuwam kciuk i palec wskazujący w otwory i już mogę jeść. To takie smaczne. Tymczasem Chloe nie ma nawet wypłaca.
wiem. Co Chloe planuje zrobić z tą lalką Barbie? Jej nogi mogą służyć jako pałeczki, widzisz? Komu potrzebna jest kocia wersja, kiedy Barbie może mi pomóc? Cóż za sprytne rozwiązanie. Twoje pałeczki są takie głupie. Czekaj, czekaj. Czy to moja lalka Barbie? Przestań! Jedna z tych lalek Barbie przechodzi dziś szczęśliwą metamorfozę. Wybieram ciebie. Zamienię cię w emo. Najpierw muszę zgolić ci włosy. Krótkie będą dobrze na tobie wyglądać. Idealnie. Teraz użyję markerów, aby nadać ci stylowy odcień. Wednesday Adams byłaby zazdrosna o twój mroczny makijaż oczu. Zrobię ci fajny tatuaż i wszystko gotowe, gwiazdo roka. Oto twoja gitara. O tak. Rokuj, Barbie. Woo! Ależ to głupie. Czekajcie, gdzie jest moja lalka? Gdzie ona się podziała? O nie, Barbie zanurzyła się w toalecie. To obrzydliwe. Jest cała pokryta szlamem. Fuj. I traci kończyny jedna po drugiej. Muszę coś zrobić. Najpierw obetnę ci włosy i umieszczę twoją głowę w masie plastycznej. Potem zwinę ją w kulkę i dodam kończyny Barbie. Teraz przygotuję różowy prysznic. To jest najlepsza metamorfoza. Dodaj wykałaczki na rogi, potem rzęsy i gałkę oczną. Spójrz na tego pięknego potwora. Rany! Dość przerażające, co? Wygląda na to, że Madison buduje coś w Minecrafcie. Rozładowanie baterii w połowie gry jest najgorsze. Do czego to służy? Otwórz to. Dobra. Młotek z Minecrafta? Chyba będę musiała rozbić pudełko. W środku jest skarb. Wow, jest więcej elementów Minecrafta. Chyba muszę je poskładać. Co za uroczy szkieletowy koń. Uwielbiam mojego nowego zwierzaka. Jest taki niesamowity. Zobacz to. Co? To Chloe w stroju z Minecrafta? Czas coś zbudować. Rozwal ten blok. Jestem dziewczyną z Minecrafta. Ups. Ojej, jak zawsze niezdarna. Sprawdźmy, co ma tutaj Madison. Super, to chybocząca się zabawka Wobble Toy. Lukaj, potrzebuję więcej. Tak, daj mi je wszystkie. Witajcie na chyboczącej się imprezie. Chybotanie. Fajnie to wygląda. Co ja zrobię z tym nudziarskim balonem? Zastanówmy się. Co? Trochę kulek w misce z rybami i w toalecie też. Chloe coś knuje. Nawet brudna woda w toalecie nie powstrzyma jej przed sięgnięciem po te kulki. Mam kolekcję. Włożę kulkę do balonu i nadmucham go. To wygląda naprawdę ekscytująco. Nie zapomnij zawiązać węzła, żeby go zabezpieczyć. Potem zrobię mu oczy i usta. Zupełnie jak taka słodka buzia. Hurra, moi chwiejący się przyjaciele! Ruszajcie się, chłopaki! Kiwajcie głowami do rytmu! Hurra! Jakie to kreatywne. Wygląda na to, że bogata rodzina również dostaje specjalną owsiankę dla robactwa. O, kamerdyner! Kamerdyner! Przynieś nam jakieś smaczne jedzenie. Pokaż mi to. Pieniądze! W porządku, mam cię. Co planuje zrobić policjant? Wygląda na to, że robi dziurę w ścianie. Logo McDonald's? To jest drive-thru. Dwa Happy Meals już za chwilę. Dzięki, panie władzo. Smacznego. Ich własny McDonald's w więzieniu. Czego chcieć więcej? Mają nawet własną sprzątaczkę. Ale niezdarną. Co jest nie tak? Posiłkiem dnia spłukanej rodziny jest owsianka z dodatkiem robactwa? Wezmę pierwszy gęs. To jest... Dobre. Spróbuj.
Nie jem pająków. Chcę to, co je policjant. Co? Sushi? Niezłe. Chyba mogę się zadowolić owsianką. Co mama próbuje zrobić? Kulkę z owsianki. Teraz zwinę kawałek gazety i zrobię z niego pałeczki. Brudna woda z kranu i tak wygląda jak sos sojowy. I tadakimasu! Zobaczmy, czy to sushi z owsianki będzie dobrze smakować. Coś w tym jest. Smakuje niesamowicie. To pewnie rdza z wody z kranu. Włosy Barbie i tak są za długie. Nudzi mi się. Znajdę coś innego do golenia. A może włosy kamerdynera? Cel zablokowany. Włosy? Czy to moje włosy? Co to był za dźwięk? Moje włosy też zostały obcięte. Nie! Daj mi to! Nie baw się brzytwą! Kamerdyner, przynieś jej nową zabawkę. Zobaczę, co znajdę. Voilà! Ten facet potrzebuje nowej fryzury. To włosy z Play-Doh. Tylko nie pomyl ich ze spaghetti. Nie ma limitu dla tej gry w obcinanie. Chcę otworzyć własny salon! Charlotte czuje się dziś dosyć stylowa, ale wolałaby obciąć włosy komuś innemu. O, cel zauważony. Nie powstrzymuje się z tymi grubymi pasmami. Co? Coś mnie szturka? Łyżeczki? Włosy? Co zrobiłaś z moimi włosami? Włóczka? Wygląda na to, że mama ma pomysł. Wytnij kawałek kartonu w kształt głowy, a następnie dodaj twarz, aby zrobić głowę lalki. Mama używa igły do szycia, aby zrobić dziury w skórze głowy lalki. Następnie wszywa włóczkę w otwory i zawiązuje ją na supeł. Tak po prostu. Wygląda dobrze. Ta lalka potrzebuje nowej fryzury. Dlaczego nie zrobisz jej nowej, kochanie? Bardzo mi się podoba! Zrobię jej nową fryzurę! Jeśli chodzi o grzywkę mamy, to może jej się spodoba. Czas na lunch. 10, 20. Auć, to bolało! Moja córka jest ranna! O, strzelaj! Ma spuchnięte kostki! Moja biedna dziewczynka! Napraw to! Wiem! Mam gadżet bezpieczeństwa. Dzięki niemu brama nie zamknie się do końca, a wszystkie palce będą bezpieczne. Cik! Rany to był całkiem niezły cel. Pozwól mi zetrzeć te smarki z twojej twarzy. Fu. Mój Boże, jesteś rozpalona. Musisz wziąć lek na gardło w sprayu. Otwieraj! Nie chcę! Zobaczmy. Aha! Cukierek w sprayu. Jesteś pusty! Znalezione! Cukierki w sprayu i lekarstwa w sprayu. Wiem, co robić. Mam dla ciebie cukierki w sprayu. Najpierw zamknij oczy. Teraz zastąpię go sprayem z lekami. Cukierki w sprayu są pyszne, prawda? Ojej, Eli ma tyle pryszczy. Ohyda. Myślę, że musimy je usunąć. Nic z tego. Au! Urany, co teraz zrobimy? No właśnie, muszę zadzwonić. Do kogo dzwoni mama? To było szybkie. Przyszedłem z gadżetem do pompowania. To wypompuje całą ropę z pryszcza. Ojej, to nie dla osób o słabym sercu. Wydostaje się tyle ropy. I dzięki temu wiesz, że to zadziałało. Hurra, moja twarz jest taka gładka! Dzięki Bogu! Muszę lecieć! Zapnij pasy, doktorku. Charlotte nie może się powstrzymać od wygniatania pryszczy. Owsianka mamy ma teraz dodatkowy smak. Obrzydliwe! Przestań wygniatać pryszcze! Co teraz zrobi mama? Folię bąbelkową i owsiankę? Wiem.
Strzykniemy owsiankę do baniek i pomalujemy każdą bańkę tak, żeby wyglądała jak pryszcz. Ta-da! Zrób to sam! Wow! To zdecydowanie lepsze niż wygniatanie własnych pryszczy. To jeden satysfakcjonujący popis. Nie może się powstrzymać, by nie zrobić więcej. Prawdopodobnie możesz to później zlizać z palców. To było dużo. Jedzenie czekolady to świetna zabawa. Dopóki nie pojawi się paskudna plama na zębie. Spójrz na swoje brudne zęby. Idź umyć zęby, kochanie. Nie, nie chcę. Koniec z pastą do zębów. O, wygląda na to, że potrzebujemy innego sposobu na przekonanie Eli. Kamerdyner! Tak, proszę pani. Pieniądze! Co? Tam jest otwór na monety. To właśnie podsunęło mi pomysł. Czy to tyłek Shreka? Możemy użyć Shreka jako nakładki na pastę do zębów. Shrek ma biegunkę miętową. Wow, ale super! To jeden ze sposobów na sprawienie, by mycie zębów było zabawą. Muszę się wysikać! Stój! Nie siadaj na toalecie, może być brudna. Sprawdźmy, czy nie ma zarazków, używając szkła powiększającego. Zobacz to. Kamerdyner! Trzeba wyczyścić toaletę? Mam cię. Jesteś pewien, że dasz radę? Zacznę od przetarcia siedzenia środkiem dezynfekującym w sprayu. Idealnie. Teraz dodam bombę do kąpieli, żeby było trochę piany. I spłukać. Następnie dodam kilka żeli kwiatowych, aby toaleta lepiej pachniała. Może to być również ładna dekoracja. Ta-da! Choć to miłe, Eli zaczyna się niecierpliwić. Już prawie skończyłem, przysięgam. Muszę tylko dodać podgrzewacz do deski sedesowej. Doskonale. Toaleta jest gotowa. Śmiało, kochanie. Ruszaj się! Zostaw mnie w spokoju, proszę. Muszę zrobić kupę. Ojej, ta toaleta musi być taka stara. I zimna. Eli zamarzła jak lód. Pomocy! Ja... Co się stało? Deska sedesowa jest jak lód. Co możemy zrobić? Co? Mój ulubiony lunch! Potrzebuję tego pudełka po pizzy. Nie potrzebuję tego pustego pudełka. Jest! Zobacz, jak zmieniam to pudełko do pizzy w deskę klozetową. Doskonale, a teraz spróbuj usiąść jeszcze raz. Nie chcę siadać na tej tłustej rzeczy. Cóż, muszę wymyślić coś ciepłego i czystego. A co ze skarpetkami? Mam pomysł. Dobrze, że moje skarpetki są na tyle rozciągliwe, że mieszczą się na desce klozetowej. Może teraz? Jest ciepła. Eli nie chce żadnej z przekąsek. A kamerdyner jak zwykle jest niezdarny. Nie chcę tego! To jest złe. Kamerdyner, musisz wymyślić coś specjalnego. Coś specjalnego? Wygląda na to, że Eli ma specjalne życzenie. Czyżby? Dobrze więc. Czy to budowniczy? Co on knuje? Zrobię tylko mały remont krat więziennych. Zrobione! Ta-da! To kraty z pianek marshmallows. Wow, moje marzenie się spełniło! Hurra! Niam! To nie wszystko. Kąpiel Skittles! Spokojnie, tygrysie. Masz wystarczająco dużo cukierków na całe życie. Czy to gigantyczny lizak? Nic dziwnego, że Charlotte go chce. Wygląda pysznie. Mamo, chce gigantycznego lizaka! Lizaka? Zobaczmy. Zjadłam wszystkie cukierki, jakie miałam. Co one teraz zrobią? Czekaj, spójrz na tę mysz. Dokąd idziesz, mała? Dokądś ciekawego? Czy to... To są kostki cukru. Wow, mogę jedną? Potrzebuję też pudełko zapałek policjanta. I tak wygląda na zajętego.
Zobaczmy, co mama planuje zrobić. Dodam zielony barwnik spożywczy do kostki cukru, a potem podgrzeję ją zapałką. Topi się. Wepchnę w nią patyczek do lodów. I voilà! Będzie lizak! Mam dla ciebie niespodziankę! Lizak! Cóż za kreatywna sztuczka!